obecności Ducha Świętego. I pragniemy, żebyś tak głęboko dotykał naszych serc. Dziękuję Ci, że Ty tego bardziej pragniesz niż my wszyscy. Dlatego pomóż nam się otworzyć na to, co chcesz nam powiedzieć. W jaki sposób chcesz do nas dotrzeć. W jaki sposób chcesz się z nami połączyć, abyśmy z Tobą tworzyli jedność. Byśmy Tobie byli jedno. W imieniu Jezusa. Proszę. Amen. Może zaczniemy od proklamacji z listu do Hebrajczyków. Znany werset, ale dawnośmy go nie wypowiadali. Dlatego, że dzisiaj będziemy właściwie mówić o tym, co tutaj jest zawarte i przyjmować to. Hebrajczyków 4, 12, no i 13. I pamiętajcie, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznajemy ku zbawieniu, więc jest to niezwykle istotne, żebyśmy używali swoich ust, swojego języka, by ustanawiać to, co jest prawdą w swoim życiu. I wszyscy, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Amen. Może jeszcze z pierwszego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Od 11 do 15 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, od 11 do 15. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Słuchajcie, to jest niezwykle istotne, to cośmy przeczytali. Powiem tak, jeżeli nasze serca są otwarte i są gotowe przyjmować Bożą prawdę, to wierzę w to, że to zmieni zupełnie nasze życie, nasze postrzeganie Boga, przyjmowanie tego, co Bóg ma dla nas do powiedzenia, to jest niezwykle ważne. Wiecie, czasem jest tak, że my pewne rzeczy wiemy, ale wiemy je w umyśle, wiemy je w sferze duszy.
Natomiast nie mamy objawienia, a jeżeli nam brak objawienia w naszym duchu, to nie mamy też mocy do tego, żeby żyć zwycięskim życiem, żeby żyć tak, jak Bóg tego chce. I zatytułowałem dzisiaj słowo duch, czy litera, albo też litera, czy duch. Bo litera zawiera wiedzę i kiedy my przyjmujemy Słowo Boże jako wiedzę, jako litera, ona przychodzi do nas w sferze naszego zrozumienia, w sferze duszy. Natomiast prawda jest taka, że jesteśmy duchowymi istotami i potrzebujemy Słowo Boże przyjmować do naszego ducha, dlatego że Słowo jest duchem. Jan 1:1-3. Najpierw powiem to z tłumaczenia Brandstettera, które cytowałem tyle razy, ale po prostu bardzo lubię to tłumaczenie, bo ono jak po prostu to słowo staje się we mnie głębszą rzeczywistością. I on to przetłumaczył tak, przed wszystkim jest słowo. My mamy w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej na początku było słowo, natomiast często my w naszej kulturze myślimy, że jak coś było, to tego już nie ma. Natomiast w hebrajskiej kulturze to, co było, jest i to, co będzie, jest. Więc tłumaczenie jest takie. Przed wszystkim jest Słowo. Ono jest przed wszystkim u Boga, a Bóg jest Słowem. Wszystko przez nie jest, co jest, a bez Niego nic nie jest, co jest. Więc widzimy tutaj, że między Słowem Boga a Nim samym jest znak równości. To znaczy, że Bóg jest Słowem, że w tym, co On mówi, zawarta jest cała Jego obecność, Jego życie, Jego tchnienie. I teraz przeczytam ten z Ewangelii Jana, z NPD. Tu jest to przetłumaczone, wskazane na Jezusa. On jest, czyli Jezus, Słowem Boga wieczności, Jego wyrazem, sensem, treścią, odwieczną istotą, przekazu najwyższego. Z Niego wszystko się wzięło i w Nim miało swój początek, a skoro odwieczne Słowo Boga w istocie swej jest z Boga, oznacza, że On jest odwiecznym Bogiem. Z uwagi na Niego i przez Niego wszystko się stało i bez Niego nic się nie stało, co się stało, cokolwiek się dokonało. I przed wszystkim jest Słowo Boga. I na wszystko, co możemy oglądać, na całe dzieło stworzenia, widzimy, że początek całego stworzenia dało Słowo Boga wypowiedziane. Wypowiedziane, słuchajcie, to jest niezwykle istotne. Bo zobaczcie, nim Bóg wypowiedział Słowo, to miał je w sobie. Ale dopiero kiedy je wypowiedział, to stało się i zaistniało wszystko to, co czemu dało początek wypowiedziane słowo. Dlatego jest tak istotne, abyśmy nad swoim życiem wypowiadali prawdę, bo tak jak już mówiłem na początku, sercem wierzymy ku usprawiedliwieniu, ale ustami wyznajemy ku zbawieniu, więc potrzebna jest wiara i w wierze wypowiadamy to, w co wierzymy, i oglądamy dokładnie to, o czym to słowo mówi.
I skoro wierzymy w to, że Bóg jest duchem, więc słowo, które on wypowiada, pochodzi z ducha. I wiecie, cały kłopot nasz polega na tym, że my próbujemy zrozumieć Boga na poziomie naszego umysłu i mamy z tym kłopoty. I teraz, jak myśmy mieli tutaj dzięki Bożej łasce uwielbienie, po prostu przyszło to do mnie na nowo z taką siłą, że słowo jest pokarmem dla mojego ducha, dla twojego ducha. Ono nie jest pokarmem dla mojej duszy, dla mojej wiedzy. Ono jest pokarmem dla mojego ducha. A wiecie co? Twój duch, mój duch, ożywiony przez Ducha Świętego, zrodzony z Boga, rozumie to słowo. Naprawdę, twój duch, mój duch, zrodzony z Boga, rozumie słowo. Nie musimy za bardzo kombinować. Po prostu przyjmujemy go tak, jakim ono jest. I wiecie, kiedy mówimy o interpretacji słowa, to trochę tak, jakbyśmy chcieli interpretować Boga. Natomiast Boga mamy przyjmować takim, jakim jest. Przyjmować jego słowo w prostocie. Tak jest zapisane. Dlatego, że mój i twój duch będzie rozumiał to słowo. A potem dopiero to zrozumienie z naszego ducha ma dać nam zrozumienie w naszym umyśle. Natomiast kiedy przykładamy niewłaściwą miarę do ducha, czyli nasz umysł, często nieprzemieniony, to po prostu będziemy interpretować każdy w swój sposób. A Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi. Nie podlega. Ono zostało nam dane po to, żebyśmy przez nie żyli. I czytaliśmy tutaj, proklamowaliśmy słowo Hebrajczyków, tam jest powiedziane, że ono jest żywe, żyje, w nim jest Boże życie, skuteczne, kiedy je przyjmujemy do naszego ducha, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, rozdziela w nas to, co jest z ducha, od tego, co jest w duszy. Kiedy będziemy przyjmować Słowo Boże jako, nie tylko jako informację, ale przyjmować jako Jego doskonałą wolę do naszego ducha, będziemy mieli właściwe zrozumienie tego słowa i wtedy to objawienie z naszego ducha jest transferowane do naszej duszy, do naszej myśli, do naszych uczuć. Tak mówi Słowo Boże. I tam jest napisane, abyśmy przemieniali się w duchu umysłu naszego. To znaczy nasz duch ma umysł i chodzi o im właściwie rozumie Boże Słowo i wtedy dopiero jest transfer, że tak powiem, do naszej duszy, do naszych myśli i będziemy mieli właściwe zrozumienie i nasza dusza będzie przemieniona. Często cytujemy to słowo z 2 Tymoteusza 3:16, 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak, żeby nasz duch był nakarmiony, zbudowany, mocny, panował nad sferą duszy i był ten przekaz z naszego ducha do naszej duszy. I wiecie, pomyślałem sobie tak, to jest niesamowite. Popełniamy kardynalny błąd, kiedy chcemy zrozumieć Boga sferą naszej duszy. Dlatego, że tak jak żeśmy już proklamowali to słowo, z listu do Koryntian. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Jeżeli kierujemy się naszymi zmysłami,
to nie jesteśmy w stanie zrozumieć ani w sposób właściwy ocenić tego, co Bóg ma dla nas przygotowane, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To znaczy, że nasz duch rozsądza, rozumie Bożą prawdę, przyjmuje ją, karmi się nią, staje się mocny i to z naszego ducha wypływa moc ku przemianie naszej duszy, naszych postaw, ale też naszego ciała. I chodzi o to, żeby to życie i moc Boga, którą Bóg udzielił nam w naszym duchu, była przekazana. Do naszej duszy, do naszych myśli, do naszych uczuć. Mówiliśmy o tym, że Słowo Boże dało początek wszystkiemu. I powiem tak, że Słowo Boże też daje początek naszemu życiu. I kiedy jest głoszona Ewangelia w mocy Ducha Świętego i dociera do człowieka, jeżeli otwierasz się, jesteś gotowy, żeby twój duch połączył się z Bogiem, wtedy wszystko będzie się układać w właściwy sposób. Będzie panował Boży porządek, właściwe zrozumienie i zrozumiemy wtedy jedno, że nie będziemy się sprzeczać na tematy doktrynalne, kto lepiej rozumie, kto ma rację. Wiecie, kto ma rację? Ten, kto Słowo Boże przyjmuje takie, jakie ono jest do swego ducha, karmi się nim. To Słowo powoduje wiarę i potem jest to transferowane do naszej duszy. Mówiliśmy też już o tym, że Bóg jest Słowem. Czyli, że to, co On mówi, co wypowiada, czy wypowiadają je ludzie w natchnieniu Bożego Ducha Świętego, wyraża Boga i jest Bogiem. I musimy nauczyć się traktować, przyjmować Jego Słowo jak samego Boga. Nie kochamy bardziej Boga niż Jego Słowo. Jeżeli to zrozumiemy, wiecie, problem polega na tym, że na przykład dzieci, kiedy w szkole uczą się i mają dużo wiedzy, po prostu ta wiedza w pewnym momencie zaczyna ich męczyć. Zbyt dużo wiedzy, które mają sobie przyswoić. I to podobnie działa, jeśli chodzi o pismo. To jest, i mówimy, to jest tak wszystko skomplikowane. Jak to w ogóle wszystko można zrozumieć? I czytając po prostu, jeżeli przykładamy własny umysł do tego słowa, po prostu męczymy się i nie mamy ochoty na studiowanie, bo to jest wszystko skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. Wiecie? To nie jest skomplikowane. Nasz duch doskonale rozumie Słowo Boga. Twój duch rozumie doskonale. Jeżeli duchem będziesz go przyjmował, tak jest napisane, po prostu będziesz pragnął więcej Słowa, tak jak pragniesz więcej Boga. Będziesz pragnął więcej karmić się Nim i doznawać rzeczywistości. Nie w umyśle tylko, ale w swoim duchu i staniesz się coraz silniejszy w Nim. Wiecie, jeżeli ktoś jeszcze nie wierzy, że Słowo Boga jest duchowe, to apostoł Paweł w 7 rozdziale, 14 wersecie powiedział tak. I on tutaj mówi o zakonie, który był dany Izraelowi. I powiedział tam, wiemy bowiem, Rzymian 7,14, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Przeczytam to z NPD. Tak więc kłopot nie jest z prawem, ale z moją starą naturą, która ma tak wielką skłonność do ulegania grzechowi. Prawo bowiem pochodzi z rzeczywistości duchowej, podczas gdy moja grzeszna natura jest całkowicie zaprzedana doczesności. Niestety ma ona ciągle wielki wpływ na moje postępowanie. W konsekwencji czasami kompletnie nie rozumiem własnego zachowania, szczególnie wówczas, gdy zamiast czynić to, czego pragnę, dopuszczam się czegoś, co mam w nienawiści.
prawo, które wyraża Bożą wolę, pochodzi z rzeczywistości duchowej. Inaczej prawo jest duchowe, pochodzi od Boga. Ono wyraża wolę Boga względem twojego i mojego życia. I ono jest duchowe. No i w Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział takie słowa. Duch ożywia, przynosi życie. Jeżeli je przyjmujemy do naszego ducha, nasz duch doznaje ożywienia życia. A jeżeli jest umarły, to doznaje zmartwychwzbudzenia. Inaczej w innym miejscu jest to nazwane zrodzeniem na nowo. Pan Jezus to powiedział. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i żywotem, życiem. Duchem Boga i życiem Boga. Zobaczcie, skoro słowa są życiem Boga, musimy je przyjmować do naszego ducha. Budować swojego ducha, uczynić go mocnym. Więc Słowo Boże jest pokarmem dla ducha. Dlatego, że Słowo Jezusa, Słowo Boga jest duchem. Więc jak traktujemy Słowo Boga, tak traktujemy samego Boga. Dlatego, że jest znak równości między Bogiem i Jego Słowem, wypowiedzianym Słowem. Dlatego, że wiedza, widzicie, jeżeli my tylko przyjmujemy naszym umysłem w sferze duszy Boże Słowo, to mamy bardzo dużo wiedzy, coraz więcej wiedzy, ale nie mamy mocy, bo traktujemy Boże Słowo jako wiedzę o Nim, usiłujemy żyć według Jego Słowa bez mocy Bożej. To wszystko są tylko religijne wysiłki. Może to porównamy do samochodu. To da pewne zrozumienie. Jeżeli samochód pozbawisz paliwa, no to możesz go pchać, możesz poprosić, żeby cię inni trochę popchali, wskoczysz do niego, kawałeczek przejedziesz, ale wszyscy się za chwilę zmęczą i powiedzą, to nie ma sensu. Trzeba zatankować. A paliwo dla mojego i twojego ducha, które napędza naszego ducha, jest Słowo Boga. Więc po prostu potrzebujemy przyjmować, potrzebujemy zatankować, żeby, że tak powiem, ten silnik, który obrazuje, mówimy o silnikach zawsze, o mocy, jaką on ma, żeby mógł zacząć pracować i zacząć napędzać, jeśli by my duszę porównali do całej przekładni, która napędza potem koło i powoduje, że samochód jedzie, ale z ducha wypływa moc, że nasza dusza jest, że tak powiem, napędzana i jest to przełożenie mocy, która jest w duchu, na naszą duszę. To jest, słuchajcie, to jest niezwykle, bo jeżeli tutaj zamienimy to w jakiś sposób, to się okazuje, że nigdzie nie zajedziemy. Nie będziemy w stanie wypełnić woli Bożej po prostu. Bóg tak zaplanował. Dlatego Bóg dał nam, tchnął w nas swojego ducha, żebyśmy z nim mieli relacje. A skoro jest duchem, te relacje mamy w duchu. A nasza dusza doznaje totalnej przemiany. Czym więcej, mocniej będzie nakarmiony nasz duch, tym w sposób zdecydowany będzie on panował nad całą sferę duszy, to znaczy myśli, woli, uczuć, a potem uzewnętrzni się w naszym ciele. Ta moc, która jest w naszym duchu. Taki właśnie powinien być według Słowa Bożego transfer. Więc ja bym powiedział tak, paliwo dla naszego ducha, pokarm dla naszego ducha, jakkolwiek go nazwiemy, ja bym powiedział, że Słowo Boże jest naprawdę, bo są różne paliwa, nie?
Jest też rakietowe paliwo, które ja bym powiedział tak, że Słowo Boga jest takim paliwem rakietowym, który jeżeli zatankujesz, to naprawdę wiemy, że lotnicze paliwo i tak dalej, że ci, co na rajdach jeżdżą, po prostu mieszają to paliwo i ono ma więcej oktanów, po prostu silnik jest mocniejszy i tak dalej. Ale wyobraźcie sobie Boga, który nie ma żadnych ograniczeń, przyjmujesz prawdę i ona jest w tobie. I to jakby napędza całe swoje życie, ale musimy się nauczyć jednego. Słowo jest duchem, tchnieniem Boga, nie jest wiedzą, bo inaczej naprawdę padniemy w religię, będziemy usiłować służyć Bogu, a nie będziemy mieli mocy. Nie będziemy mieli mocy. I jeżeli byśmy się cofnęli 2000 lat, Paweł w tym czasie napisał w Efezie, w liście do Efezu w 6 rozdziale 17 wersecie takie słowa. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest, co? Czyim mieczem jest słowo? Moim, tym zewnętrznym nie. Duszy też nie. Ale jest mieczem ducha. To znaczy, że duch używa, z ducha wypływa to, że my używamy, wypowiadamy słowa, które wypływają z ducha przez naszą duszę i wykonujemy konkretną pracę. Słowo jest mieczem ducha, a nie duszy, ani ciała. Ciała oczywiste, bo nie walczymy już teraz w tej chwili mieczem. Mamy inne uzbrojenie. A więc słowo jest mieczem ducha. Jeżeli chcemy walczyć, zwyciężać, po prostu nasz duch używa Bożego Słowa. Oczywiście bierze w tym udział nasza dusza, nasze myśli, nasz język, nasza wola, ale źródłem mocy jest nasz duch. I kiedy Słowo Boga wypływa z mojego, z Twojego ducha, jest w nim moc ku przemianie. Kiedy na przykład mówisz do kogoś, a to wypływa z ducha Twojego, połączone z Duchem Świętym, mówisz właściwe słowa w właściwym czasie, to wtedy jest szansa, że duch tego człowieka, do którego mówisz, będzie ożywiony przez ducha, który wypływa z Ciebie. I my często mamy kontakt z ludźmi na poziomie duszy. Natomiast ci, którzy uwierzyli, chodzą według ducha albo chodzą w duchu, mają relacje na poziomie ducha. Będziemy jeszcze o tym mówić. I to, cośmy już tutaj mówili, że kiedy będziesz przyjmował Słowo Boże, kiedy ja go będę przyjmował, to ono ma moc rozdzielić, będziesz wiedział, kiedy mówisz z ducha, a kiedy mówisz z duszy. Będzie to wyraźnie rozdzielone. Kiedy Słowo Boże będzie w tobie mieszkać i kiedy stanie się twoim pokarmem, kiedy zaczniesz się w prosty sposób przyjmować. I tak jak powiedziałem, twój wewnętrzny człowiek, duchowy człowiek, zrodzony z Boga, dobrze rozumie Boże Słowo. Świetnie go rozumie. Nie musi kombinować, po prostu przyjmuje, żyje tym, bo ono pochodzi od Boga. To jest bardzo proste. Wiecie, komplikacje następują wtedy i dramat chrześcijan, nas, polega na tym, że jest tak dużo głoszenia na poziomie duszewnym, jako wiedzy i jest tam tyle ludzkiej mądrości i teologii ludzkiej, to znaczy nauki o Bogu, ale przyłożona jest tutaj ludzka mądrość, ludzka wiedza,
a nie ma w tym Bożej obecności, Bożego Ducha. I my usiłujemy coś robić, mówić coś, ale to nie jest o to, o co Bogu chodzi. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, 7-8 wersecie jest tak napisane: jeśli we mnie trwać będziecie, powiedział Pan Jezus, a słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli i stanie się wam. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Pan Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie, będziecie mieli ze mną relację, a słowo moje w was trwać będzie. Co znaczy? Że ono tam pozostanie. Wiecie, pamięć, jak często widzę to po sobie, że trudniej mi w tej chwili wiele rzeczy zapamiętać, że z wiekiem po prostu ma się dużo mniejszą zdolność. Ale mój duch, i miałbym tutaj potężny problem, ale tak naprawdę mój duch się nie starzeje. Wczoraj wyszedłem z domu i tak sobie pomyślałem, to jest niesamowite. No. Ciało moje ulega pewnej degradacji, ale tak sobie pomyślałem, ale mój duch nie. Mój duch dopiero teraz zaczyna rozumieć, kim jest Bóg i pragnie Jego obecności. I sobie pomyślałem, to jest super, że na zewnątrz może wygląda to, jak wygląda, ale wewnątrz jestem naprawdę młody. Dlatego, że mój duch się nie starzeje. Po prostu tak jest powiedziane, że on każdego dnia się odnawia. Staje się coraz mocniejszy, coraz bardziej nakarmiony, coraz bardziej silny. Pan Jezus powiedział wyraźnie, jeśli słowa moje was pozostaną, trwać będą. Wiecie, kiedy dostajesz objawienie, przyjmujesz słowo w duchu, to tego nie zapomnisz. Tam to pozostaje. Ono w tobie pozostaje. I czym więcej się karmisz, stajesz się mocniejszy w Bogu i większa moc generowana jest wtedy w moim i twoim duchu. I zaczniemy przyjmować Słowo Boże jako paliwo dla naszego ducha, a nie jako wiedzę dla naszej duszy. Wiecie, kiedy Bóg mi to pokazał w ostatnim czasie, to naprawdę pokutowałem i powiedziałem, Boże, przepraszam Cię. Często kombinuję nad Bożym Słowem, a Bóg mówi, nie, przyjmuj je. Twój duch to rozumie, przyjmuj je do Twojego ducha. A potem przyjdzie zrozumienie do Twojej duszy. Nie muszę się wysilać, żeby rozumieć Słowo Boże. Słyszycie to? Nie, nie musisz. Po prostu, bo Twój duch rozumie, on pochodzi od Boga. I kiedy jest zrodzone, on rozumie Słowo Boga. On je z radością przyjmuje. Powiem, jak to objawienie do nas dotrze, że tak powiem, staniemy się, tak brzydko mówiąc, pożeraczami Bożego Słowa. Nienajedzonymi ludźmi, którzy będą stale głodni, którzy będą więcej pragnąć Boga. Wczoraj, jak żeśmy się tutaj modlili, to przyszło mi też to słowo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Zobaczcie, kiedy zrozumie, co to znaczy, że jesteś ubogi w duchu, że kiedy dostajesz od Boga Jego obecności, chcesz jej więcej, więcej i jeszcze więcej. Ciągle jesteś głodny Boga, a jesteś głodny, po prostu karmisz się więcej, więcej, więcej słowem i coraz więcej go jest w tobie, w twoim wnętrzu. I tu potrzebujemy tego właściwego zrozumienia. Jeszcze chwilę wrócimy
do listu do Koryntian. Zobaczcie, tu jest powiedziane, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim jest. To znaczy, wiecie, dlaczego ludzie nie wiedzą, po co tutaj żyją, po co istnieją? Bo ich duch jest umarły. To znaczy, nie ma relacji z Bogiem. On stracił społeczność z Bogiem. Ale kiedy przychodzi Duch Boży, ożywia twojego ducha. Wiesz, kim jesteś? Wiesz, po co tutaj jesteś? Wiesz, jakie są Boże cele? Po prostu to wszystko wiesz. Tak samo, kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. To jest niesamowite. Słuchajcie, to są takie głębokie słowa. Jak bardzo będziemy pragnąć obecności Ducha Świętego, kiedy uświadomimy sobie, że tylko On wie, kim jest Bóg. Amen? On wie, jak bardzo Go potrzebuje. Ja też chcę wiedzieć. A skoro ja też chcę wiedzieć, kim jest Bóg, no to chcę Jego posługi. Kocham Go, Jego posługę. Tylko On wie, kim jest Bóg. On bierze słowo i wyjaśnia mi go. I w moim duchu przychodzi zrozumienie, kim On jest. Jak bardzo powinniśmy pragnąć Ducha Świętego, Jego prowadzenia, Jego obdarowania, żebyśmy wiedzieli, kim jest Bóg. I On to będzie przynosił, będzie nam posługiwał. I coraz bardziej świadomi będziemy tego, kim naprawdę jest Bóg. I dalej powiada tak. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, więc nie ludzkiej wiedzy o Bogu, a tego jest multum, ale lecz w słowach, których naucza Duch. Kto naucza? Duch. Naucza naszego ducha przez Jego Słowo. Naucza Duch. I zauważcie, jeżeli czytacie 7 listów do 7 zborów w objawieniu Jana, za każdym razem Pan Jezus mówi, słuchajcie, co Duch mówi do zboru. Słuchajcie. On nie mówi, co mówią liderzy, kaznodzieje, tego, co Duch mówi do zborów. Tu jest wyraźnie napisane. Lecz w słowach, głosimy to w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy, jaką miarę? Duchową miarę. Słuchajcie, jak zrozumiemy tą różnicę, ludzka miara, ludzka mądrość, ludzka wiedza, ludzka teologia, a objawienie, które przychodzi do twojego ducha, przez Bożego Ducha, przez Jego Słowo, karmisz się. Duch sprawia, że to Słowo staje się dla ciebie prawdziwym pokarmem, tak jak Pan Jezus powiedział, kiedy był kuszony, był głodny, diabeł powiedział, no z tego kamienia możesz zrobić chleb, żaden problem, po prostu zaspokoić głód. A Pan Jezus powiedział, no nie, na twoje słowo nie zadziałam. Powiedział tak, nie samym chlebem człowiek żyje, oczywiście ten chleb jest potrzebny, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. On powiedział, wszystko, co jest najważniejsze, to jest słowo, które pochodzi z ust Boga, które ja przyjmuję, które mój duch przyjmuje, przykładam do duchowych rzeczy, duchową miarę. Mój duch to rozumie, przyjmuje, jest nakarmiony i staje się silny i mocny. I dalej tu jest powiedziane tak, że należy przyjmować do duchowych rzeczy duchową miarę, a
Ale człowiek zmysłowy, który kieruje się zmysłami, to znaczy słuchem po prostu, wzrokiem, dotykiem i tak dalej, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem. Powiedział, to jakieś szaleństwo. Co wy tu opowiadacie? To po prostu brzmi jak szaleństwo. Dla człowieka zmysłowego to brzmi jak szaleństwo. Ale kiedy jego duch zostanie ożywiony, kiedy Słowo Boże dotrze do jego ducha i zapragnie Boga, już nigdy tak więcej nie powie. To żadne szaleństwo. To jest prawda. Nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Nie ma takiej opcji, żeby człowiek zmysłami mógł poznać Boga. I jakbyśmy tutaj czytali poprzednie wersety, to apostoł Paweł powiedział, głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. A skoro człowiek przez swoją mądrość nie poznał Boga, to upodobało się Bogu zbawić ludzi przez co? Przez głupie kazanie. Wygląda to w oczach tych ludzi zmysłowych jak głupota, ale to nie jest głupie. To się tylko zmysłowemu człowiekowi tak wydaje, że to jest głupie. To jest jedynie dobre i mądre. Jeszcze przeczytam z drugiego Piotra. Pierwszego rozdziału 3-4. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną cnotę i chwałę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Więc widzimy, w jaki sposób stajemy się uczestnikami boskiej natury, kiedy przyjmujemy Jego Słowo, kiedy karmimy się w Nim. Te wszystkie obietnice Bóg dał nam po to, żebyśmy w nie wierzyli, przyjmowali i żyli tą rzeczywistością, doświadczali tej rzeczywistości, jaka jest powiedziana w tym Słowie. Ono zawiera informacje, ale przede wszystkim ono jest duchem Boga i życiem Boga. I te wszystkie obietnice ożywają w nas i stają się rzeczywistością. Po prostu doświadczamy Bożego życia w naszym wewnętrznym człowieku. I teraz na koniec to, co już wspomniałem, 2 Koryntian 5 rozdział 15-17. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla samych siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już go nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nikogo nie znamy według ciała. Nasze relacje są na poziomie ducha. Duchowy człowiek po prostu przebija wszystko. I pytanie jest proste. Jakie mamy relacje? Czy na poziomie ducha, czy na poziomie ciała? Apostoł Paweł powiada, nie znam nikogo według ciała, ale w duchu jesteśmy jednością. Mamy relacje jak duch z duchem. Nawet Chrystusa nie znamy według ciała. Nikogo. To jest zupełnie inny poziom życia. To jest to, o czym Biblia mówi i czego nas naucza. Głosimy to, nie w uczonych, na koniec przeczytam jeszcze ten werset, żeby zapamiętać, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Czyli naszego ducha.
Wiecie, kiedy za każdym razem sięgasz po Pismo, żeby je czytać, Duch Święty po prostu będzie to w tobie ożywał. Będziesz przyjmował to jako pokarm dla twojego ducha i to przemieni twoją duszę. I wtedy to jest wszystko bardzo proste. Natomiast religia strasznie, okropnie komplikuje wszystko. Słuchajcie, dlatego są te podziały, ogródki, bo każdy uważa, że on to lepiej rozumie i ma jedynie prawdę. Ale prawdę ma wtedy, kiedy nią żyje. A kiedy żyje to prawdą, to wiem, że żyje z łaski. I wiecie co? I wszystko, co mam, nie mam niczego, czego bym od Boga nie otrzymał, więc jemu oddaję chwałę. I to mnie skłania do tego, żeby chodzić w bojaźni pańskiej i pokorze przed Panem. Dlatego, że wiem, wszystko jest z łaski, jestem tym, kim jestem. Natomiast, kiedy w umyśle mamy coraz więcej wiedzy, a nie mamy mocy, wiecie, co ona powoduje? Wiedza nadyma. Urastamy, stajemy się lepsi od innych, patrzymy z góry na innych. Uważamy, że musimy się odgrodzić od innych, bo my tu prowadzimy takie święte życie, a tamta, ci wszyscy inni to po prostu są nic nie warci. Tak działa wiedza. Wiecie, wczoraj żeśmy z Walterem rozmawiali na ten temat i kiedy w pewnym momencie uświadomiliśmy sobie wszystkie te podziały, te ogródki, któreśmy potworzyli, to do mnie to dotarło. To nic nie ma wspólnego z Bogiem. Kompletnie nic, nic, nic. Bo nas oddziela od siebie, oddziela od Boga. A wszystko, co nas od siebie oddziela, po prostu nie jest z Boga. I to jest prawda. Dobrze, ale teraz musimy kończyć. Wstańcie, pomodlimy się. Panie, my Ci dziękujemy, że Słowo Twoje jest duchem i życiem i chcemy z Nim tak obcować, tak Go przyjmować. Panie, Ty powiedziałeś, że nie ja was sądzić będę, ale słowa, które do was powiedziałem, te was osądzą. Że dałeś moc sądzenia słowu wypowiedzianemu. Dlatego jesteśmy odpowiedzialni za to, czy przyjmujemy je do naszego ducha, czy ono staje się dla nas pokarmem, paliwem, życiem Bożym. Dziękujemy Ci, uwielbiamy Cię. Niech łaska Twoja dotyka nas do głębi. Panie, błogosławię też każdego, kto słucha też przez internet i dziękuję Ci, że kochasz każdego, że nie masz względu na osobę i błogosławię w imieniu Pańskim każdego, kto będzie słuchał tego słowa. Amen.